A tu podeszła do nas na rynku pani, mieszkanka Białegostoku, mieszkanka okolic, powiedzmy, ulicy Baranowickiej. Dostała do skrzynki pocztowej, tak? Tak, to ulotkę. Pani Katarzyna Anciepiuk, radnej z PiS-u. I ulotka jak ulotka, chociaż tu jest na przykład takie hasło: zatrzymajmy wycinkę drzew na osiedlu Piasta, więcej terenów zielonych w mieście. Panią tutaj zastanowiło i zbulwersowało, tak jak tutaj też kandydatów PiS-u, że do ulotki był dołączony taki krążek drewniany z nalepką. Tutaj jest wypalony napis, to chyba podstawka pod herbatę, tak rozumiem. Natomiast skojarzenie kawałka wyciętego drewna z hasłem zatrzymajmy wycinkę drzew na osiedlu Piasta, to powiem szczerze, trochę zaskakujące połączenie. Może nawet powiedzieć, że jedno drugiemu zaprzecza. Tu jeszcze zwrócił uwagę kandydat z kolei z Konfederacji, że nie ma napisu na tej podstawce takiego jak na ulotce przynajmniej jest, że jest to materiał wyborczy. Tutaj z drobnym druczkiem materiał wyborczy sfinansowany. Materiał wyborczy KWW Prawo i Sprawiedliwość, tak? Czyli tak, nie wiadomo, czy to pani tak prywatnie rozdaje do skrzynek, czy coś takiego, ale